są dwie Klaudie, Edyta, Ewa Josie i Monika. Potem Marta, Ewelona, też Waleria i Wiktoria, Natalia i Aneta, na którą tytuł czeka. Królowa Przetrwania. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, to jest kolejny odcinek serii Królowa Przetrwania. W ostatnim odcinku odpadła Wiktoria, poza tym było przetasowanie grup i do Marty Linkiewicz dołączyła Natalia Januszek oraz Waleria, zaś do Ewelony Aneta Glam oraz Monika. No i Marta Linkiewicz bardzo się pożarła z Anetą. Pakuj się i nara! Jesteś starą, głupią rurą. Był to na pewno potężny odcinek. Także jestem ciekawa, co przyniesie dzisiejszy. Zanim przejdę do odcinka, to podsyłaliście mi taki quiz. Którą królową przetrwania jesteś? Aneta Agla, Marta Linkiewicz, Natalia Janoszek, Ewelona, mama na obrotach. Jeżeli pierwsze pytanie będzie brzmiało, czy masz kontuzję, to ja już znam wynik tego testu. Nie wyobrażasz sobie pobytu w dżungli bez stroju do treningu, wypchanej po brzegi kosmetyczki, nieograniczonego dostępu do internetu, wegańskich wibratorów? Oczywiście jesteśmy uzależnieni od internetu, więc odpowiedź C. Koleżanka z obozu zaszła ci za skórę. Emocje sięgają zenitu. Po jaką inwektywę sięgasz w chwili emocjonalnego uniesienia? Stara głupia rura. Gówniara. Na co komu słowa? Przechodzisz od razu do rękoczynów. Nie dasz się sprowokować. Zgasisz przeciwniczkę w sposób kulturalny. Stara głupia rura, nie no, żartuję, oczywiście jesteśmy kulturalni. Niespodziewanie do programu dołączają nowi bohaterowie. Kogo przygarniesz do swojej drużyny? Antka Krójkowskiego, Danutę Cholecką, Mariusza Kamińskiego w tandemie z Maciejem Wąsikiem? Ułaskawioną Magdalenę Ogórek. Kto jest autorem tego quizu? Naprawdę pozdrawiam. Który z elementów posiedzeń Sejmu nowej kadencji dostarcza twoim zdaniem najwięcej rozrywki? Co to się ma do królowej przetrwania? Cięte riposty marszałka Hołowni. Osobliwe protesty posłów PiS. Niespodziewani goście specjalni. Na przykład żony skazanych prawomocnymi wyrokami sądu. Staram się tego nie śledzić, bo by mnie szlak trafił. Waham się nad tymi dwoma, ale chyba jednak Hołownia wygrywa. Czy zgadzasz się, że pora najwyższa, aby Izu Ugonok zaczął prowadzić królową przetrwanie bez koszulki? Tak czy zdecydowanie? Trudny wybór. Dobra, chwila prawdy. Nie! Nie! Jesteś Natalią Janoszek! Tylko nie to! Typ marzycielki. W twoim świecie sny nieustawicznie? Przenikają się z rzeczywistością. Nie ukrywam, nie jestem zadowolona z tego werdyktu. W sercu dżungli jej mieszkanki wraz z pierwszymi promieniami słońca budzą się powoli do życia. Good morning, Leslie. Good morning, Josie. Niestety okazało się, że nie jestem Josie w quizie, co rozczarowało mnie bardzo. Wydaje mi się, że nawet nie było takiej odpowiedzi. Obstawiam, że ten quiz był oszukany. Dobra, tak naprawdę nie umiem się pogodzić z werdyktem, okej? Okay? Nie jestem Natalią Janoszek, proszę mnie nie obrażać. Nie, my nie damy rady zjeść tego chleba. Why? Patrzcie na to. Tu są wszędzie mrówki. O kurwa! Nie mam ochoty dzisiaj na takie białko. Nie mam ochoty na takie białko. Wygrało. Czyli jak rozumiem, to one nie mają gdzie przechowywać tej żywności, albo o to nie dbają. Niemniej ja też na ich miejscu już nie byłabym głodna. Wszystkie już są zmęczone tym wszystkim. I niewyspane, i zmęczone łóżka niewygodne, i głodne byłyśmy, brzuchy nam burczały. To jest ich chyba czwarty dzień albo piąty. W sensie, wiecie, to jest czwarty odcinek, ale nie wiem, jak to się przekłada u nich. W każdym razie takim pierwszym dołem to wydaje mi się, że był moment, kiedy Ewelona przegrała i musiała spać w tym gorszym kampie. Jestem ciekawa, czy będą coś mówiły na temat telefonów, czy im brakuje social mediów, czy może nie. Waleria zarzuciła Edycie, że najpierw szuka dram, potem wchodzi każdemu w dupę. Okej, tutaj jest jakaś drama. A co do Edyty, to wydaje mi się, że ona już chciałaby opuścić ten program. Ale nie może, bo dostała immunitet. I to wszystko przez Walerię. Widzisz, Waleria, co zrobiłaś? Trzeba było jej nie dawać tego immunitetu. Jakby nie było w waszej drużynie, to cały czas byłaś taka uszczypliwa. O, ten makijaż, albo do Wiki, że o, trzęsiesz się, boisz się. A później nagle stawałaś się miła. Widzisz, a z mojej perspektywy to nie była uszczypliwość. Co było? No, taki żart. Aha! Jak ktoś jest dla was niemiły, to po prostu żartuje. A wy macie kija w dupie, wiadomo. No nie jesteśmy tam na miejscu, więc nie wiem, jak to dokładnie wyglądało. Być może rzeczywiście Edyta nie miała złych intencji, ale jeżeli dostaję taką informację zwrotną, że twoje żarty mnie bolą i traktuję jako uszczypliwość, no to na pewno jest to jakaś rada na przyszłość, żeby przemilczeć takie żarty i nie tworzyć kolejnych dram. Ja nie miałam złych intencji, nikomu nie chciałam zrobić krzywdy, nikogo nie chciałam urazić, a to, że one tak to odbierają, to już jest ich. Brakuje mi w tych dziewczynach
autorefleksji. Póki co, mimo tego, że w ostatnim odcinku była taka wielka drama, to Marta Linkiewicz chociaż przeprosiła. Jakoś przeżyła tę sytuację, że źle postąpiła, że ją to wszystko boli, że chciałaby być zrozumiana. Oczywiście abstrahując od tego wszystkiego, co tam padło. Ale tutaj Edyta, no, takiej refleksji nie ma. I uwagi, że ktoś się źle czuje, traktuje jako ataki personalne na nią. Ja mam wrażenie, że wy szukacie po prostu dziury w całym, od samego początku. Co? Tak. Stara, jakbym szukała dziury od samego początku, to bym cię nie oddała immunitetu. I kola, kurwa, do syna. Co ty pierdolisz w ogóle? No dobra, Waleria, sama powiedziałaś, że nie wiesz, co jej oddajesz. To nie było tak, że ty miałaś w głowie, to na pewno jest immunitet i telefon do syna. No też dziwne by było, gdyby Izu powiedział, że to jest immunitet, a ty byś powiedziała, nie, nie, to ja proszę z powrotem. Wejdę dzisiaj do wody, możecie mnie nawet potopić, jak mnie nie lubicie. Wejdę dzisiaj do wody. Co to było? Nowy dzień, nowe dramy. Dokładnie, nowy dzień, nowe dramy, czyli to, co lubimy najbardziej. Ale nie można odjąć tego, że ten program naprawdę ogląda się z ciekawością. Ja nie daję tu rady. Co ty mówisz? Psychicznie. Ta rywalizacja po prostu mnie miażdży. Tak szczerze, to 5 razy dziennie zastanawiam się, czemu się zgodziłam w ogóle na ten program. Ja wspominałam o tym, że widać, że Monika jest wrażliwa i to wychodzi na wierzch, że ona już po prostu jest zmęczona i że psycha jej siada. Być może spodziewała się, że będzie dużo łatwiej, że zadania będą prostsze i pewnie spodziewała się, że nie będzie tylu dram. Ciekawa jestem, czy któraś z uczestniczek nie zrezygnuje z programu. Jak będzie eliminacja, to chcę, żebyś mnie wyeliminowała. Wiedziałam, że innym dziewczynom nam bardzo zależy, żeby tu być, a mnie najmniej, z tego powodu, że ja nie przyjechałam tu wygrać. Ja przyjechałam, żeby przeżyć przygodę, żeby się zaprzyjaźnić i sprawdzić po prostu siebie w tak trudnych warunkach. Przyjaźni raczej tutaj nie uświadczysz, chociaż kto wie. Ale na pewno jest to jakaś ciekawa przygoda. Cóż, sama się wytypowała do eliminacji, co dla dziewczyn jest na plus, ponieważ chcą chyba wygrać ten program. A Monika, jak widać, no, nie nastawiała się na to. Dziewczyny udają się na kolejne zadanie. Ale ładnie, co? No. O kurde! Wyglądało to pięknie i bardzo ciekawie i wiedziałyśmy, że będzie coś bardzo fajnego i fizycznego. Nie wiem, czy fajnego, ale na pewno fizycznego. Powiem wam, że chociaż to jest dżungla i tam jest bagno, błoto i tak dalej, to te widoki są bardzo ładne. Nie potrafię pływać. Trochę boję się wody. O, akurat nie spodziewałam się, że Marta nie umie pływać. Jakoś tak, przez to, że tyle trenuje, to wydaje mi się, że te sporty nie są jej obce. Która z was boi się wody? Czy ktoś przyzna się do słabości? Ciekawa jestem, czy jeżeli ktoś się przyzna do tego, że boi się wody, to dostanie jakąś nagrodę bądź ułatwienie, czy może wręcz przeciwnie. Josie, a ty się boisz wody? Nie. Jak będzie trzeba, to uratujesz dziewczyny? Właśnie uratowałaś chyba kogoś kiedyś, nie? Tak, 3 razy. 3 razy kogoś uratowałaś? Tak, jedna moja koleżanka, druga muskoka był mój były kolega i ta trzecia osoba nie znałam. Wow, Josie! Naprawdę mi plusuje. Ona wspominała o tym, że dobrze pływa w zadaniu z żabą, więc tutaj myślę, że będzie miała szansę się wykazać. Josie, jestem pod wrażeniem. Ja też. Na przykład ja nie umiem pływać. I dla mnie wejście do tej wody, no, będzie mnie wiele kosztowało, tak jak wejście do tego błota. Marta, co ty na to? Myślę, że Edyta powinna bardziej uwierzyć w siebie. Nowy dzień, ta sama Edyta. Już na starcie się poddaje. Marta chociaż nie umie pływać, to o tym nie powie. Myślę, że będzie się starała przezwyciężyć ten strach do wody i to też się szanuje. Natalia, co to znaczy dla ciebie iść pod prąd? Oho! Często nam się mówi, musisz mieć dzieci, musisz wyjść za mąż, nic nie musisz. Mam poczucie, że do tej pory byłam trochę chłopcem do bicia. Kiedy ktoś mnie krzywdził i atakował, to ja się uśmiechałam. Panie sąsiedzie, proszę nie teraz. Tutaj rozmawiamy o Natalii Janoszek. Pan wie, co ona zrobiła? Moim zdaniem jest to nawiązanie do tego, co się ostatnio działo. Jednocześnie tak naprawdę nikt nie zabronił jej się wypowiadać. Bronić swojego zdania. One tutaj dalej gadają o tym, że mierzą się z hejtem. W każdym razie przejdźmy może do zadania. Rzeka za nami jest z pozoru spokojna. Pod spodem jest rwący prąd. Po drodze ukryte są tokeny w kolorach drużyn. Nad wodą i pod. Token w kolorach waszej drużyny jest wart 1000 batów, a tokeny przeciwnej drużyny połowę. To wygląda na naprawdę trudne zadanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te tokeny, które będą leżały pod wodą. Dla mnie płynięcie pod prąd jest naprawdę trudne i wyczerpujące. Także powodzenia, dziewczyny. Natalia, 1000 batów, ile to jest złotych? Właśnie się zastanawiam, bo to chyba niewiele. To zastanawiajcie się, bo wam się to przyda. No właśnie też mi się wydaje, że to jest niewiele. Sprawdzałam jakiś czas temu te baty. Z jakiego powodu nie pamiętam, ale interesowało mnie to. Na trasie znowu jest ukryte coś bardzo cennego. Czyli zapewne znowu będzie immunitet. Rzekę będziecie pokonywać w parach, złożonych z dziewczyn
z przeciwnych teamów. Będziecie związane liną. Każda para ma 3 minuty na wykonanie zadania. Fajnie, że tutaj będą pary z przeciwnymi drużynami, jednocześnie 3 minuty na przepłynięcie tego, to musi być albo bardzo małe, albo po prostu będą płynąć do momentu, kiedy minie czas. Chcesz iść, Klaudia? Nie chcę, ale jak nikt nie chce, to pójdę. Klaudia pójdzie jako pierwsza. Marta, która u ciebie będzie jako pierwsza? Ja pójdę jako pierwsza. Chciałam iść pierwsza dla... po prostu, żeby przełamać ten strach, żeby dziewczyny się nie bały, żeby pokazać, że można. A tutaj szanuję Martę za to, że mimo tego, że ona sama się boi wody, to podjęła się tego jako pierwsza i wciąż myśli jako lider w swojej drużynie. Druga... Josie. Jak to jest Josie? Ewelona u ciebie? Aneta. Lubię bardzo Ewelonę, ponieważ nie jest jakimś sadystą, który nakazuje ci co robić, tylko szanuje naszą opinię. No nie wiem, Aneta, jakby to wyglądało, jeżeli ty byś chciała być druga i jakaś inna typiarka też i byś nie została wybrana, to czy wtedy byś tak dobrze mówiła o Ewelonie? No właśnie, Aneta się wypowiada dobrze do momentu, kiedy ktoś się z nią zgadza. Następną parą jest Ewa z Walerią, Edyta z Eweloną i jako ostatnia para Monika z Natalią. O Jezu! Kiedy... skoczyłam, straciłam grunt pod nogami, ale ja jestem właśnie taka, że lubię teraz skakać na głęboką wodę. Bardzo się cieszę, że konkuruję z Martą. Uwielbiam to. Jakbyśmy były w jednym teamie, to byłybyśmy nie do pokonania. W ostatnich odcinkach zwracano uwagę na to, że Klaudia prawdopodobnie chciałaby być w drużynie Marty, że tam na nią spogląda i że coś jest na rzeczy. No i tutaj mamy kolejną wypowiedź, że Klaudia chciałaby być w drużynie z Martą, bo uważa, że obie są bardzo mocne. Być może jeszcze takie przetasowanie będzie. Start! Nie jestem świetnym pływakiem i stwierdziłam, że no łapię, co mam pod ręką. No tak naprawdę najlepiej po prostu łapać wszystko, bo za te tokeny z drużyny przeciwnej też się dostaje punkty. Także im więcej się złapie, tym lepiej. Jednocześnie one są ze sobą spięte jakimś sznurkiem, a to oznacza, że jak jedna ciągnie w lewo, no to druga automatycznie też jest ciągnięta. Także prędzej czy później myślę, że tutaj będą jakieś konflikty. No! No nie no, to jest w ogóle hit, że jej pomogłam. 12. 8 swoich i 4 drużyny przeciwnej. Jaka jestem głupia, ja po prostu plułam sobie w brodę, jaka ja jestem naiwna. Było powiedziane od początku, że możemy brać swoje tokeny. Powiem wam, że aż mnie to zdziwiło, że Klaudia wzięła tylko tokeny swojej drużyny. To, że Marta brała też zielone tokeny, to nawet nie było oszustwo, bo Izu sam powiedział, że można je brać. Pomagałaś konkurencji wygrać. Ale nie. To nie było, że pomagałam, po prostu byłam... przy jednym nie obserwowałaś zachowań. Ale z tego co rozumiem, to Klaudia i tak zarobiła więcej, bo te tokeny drużyny przeciwnej miały mieć wartość tylko połowę. Więc no, nie ma chyba co przeżywać. Gotowe? Tak. Jedziesz, Aneta! Oho, czas na Anetę. Wykorzystała mój wzrost i moje długie ramiona. No strasznie długie ramiona, jak małpa. No tutaj Aneta rzeczywiście ma przewagę, jeżeli chodzi o wzrost. Dla Josie pod tym względem jest to trudniejsze zadanie, bo rzeczywiście w parze z Anetą musi się wykazać jakąś zręcznością, szybkością. Zobaczyłam coś czerwonego w wodzie, wyciłam za to, wyrwałam to i wsadziłam sobie do spodetek. No jestem ciekawa, czy to jest immunitet, bo jeżeli nie, to co innego. Tutaj mamy Ewelonę z Edytą. One się zaczęły szarpać w tej wodzie. Spodziewałam się, że prędzej czy później takiej sytuacji dojdzie. I absolutnie nie jestem zaskoczona, że jest tam Ewelona. Tak sobie teraz pomyślałam, co by było, gdyby w parze była Aneta z Martą. Nie skupiaj się na pływaniu, tylko oczami pracuj! Jakkolwiek to brzmi. Dobra uwaga. Dobry byłby z ciebie trener, trenerka. Prawda? Mogę zostać twoją, jak chcesz. Co? Nie spodziewałam się tego. Izu znowu daje sygnały Klaudii, że sprawdziłaby się jako lider. Może stworzą trzecią drużynę. Izu i Klaudia. I Martę jeszcze do tego wezmą. I Anetę. A w czym ty byś mnie trenowała? W czym tylko chcesz. Zrobiło się niezręcznie. Ja się bałam cały czas, tylko nie chciałam zawieść dziewczyn. A to już jest trochę słabe, że kiedy Edyta wyciąga rękę po tego tokena, to Ewelona ją chwyta, żeby jej to uniemożliwić. Nie chciałabym być w parze z Eweloną. Edytka ciut bardziej w siebie uwierzyła. Wydaje mi się, że właśnie, że to połączenie z Eweloną musiało ją tak zmotywować. Może właśnie to, że Ewelona się tak zachowywała i wywierała na niej dużą presję, spowodowało, że Edyta musiała o siebie zawalczyć, co w sumie jest na plus. Brawo, Edyta, w końcu się zaczęłaś starać. Gratki, bo ty nie umiesz pływać, więc super, że w ogóle coś znalazłaś, naprawdę. Dzięki, że mnie nie topiłaś. Aż taka bestia nie jestem. Nie topiła, ale jednak przeszkadzała dość mocno. Jak coś
Ja sobie tak pomyślałam, że oni przecież nie doczepiają tych tokenów z powrotem, więc tak naprawdę każda kolejna para miała tych tokenów mniej do zabrania, bo na drzewach zostało ich po prostu mniej. Wolę współpracę, nawet wolę powiedzieć, słuchaj, to zróbmy pół na pół. Nie chciałybyśmy skończyć z jednym tokenem albo z żadnym tokenem, szarpiąc się na prawo i lewo. Wydaje mi się, że do końca programu będzie chciała właśnie taką narrację wokół siebie stworzyć, że jest osobą uczciwą, która nie oszukuje. I właśnie dziewczyny w tej konkurencji też zgrały się z sobą. I po prostu każda sobie zbierała tyle, ile zbierała. Okej, okay, czyli w sumie tutaj nie było za bardzo rywalizacji, po prostu popłynęły, pozbierały i wróciły. Przynajmniej nie było tam dramy. Ja tak płynę. A co jest? Stare miejsce. Odwracam się, robię pieska. Waleria to widać inaczej podeszła do tego zadania. Ona ma w dupie te tokeny, okej? Okay? Ona chciała po prostu poprzeszkadzać Ewie. Ale z tego, co też powiedzieli, to się znają, więc tutaj nie ma takiej rywalizacji, że one się nie lubią, tylko raczej się kumplują. W tle też leci taka klauniasta muzyka, więc raczej to sugeruje dobrą zabawę. Ja sobie myślę, o ty bitches jedna. W pewnym momencie wyglądało to, jakby one tam walczyły. Waleria ogólnie jest raczej cicha, ale jak się już odpali, to zdecydowanie ma wojowniczy charakter. Ale po ich minach to raczej stwierdzam, że dobrze się bawią. Okej, okay, uwaga. Czy one cokolwiek zebrały? To jest pytanie. Zero. Co? Tyle hałasu po to? A Waleria ile? No cóż, no dziewczyny postawiły na jakąś taką przyjacielską rywalizację, ale nie o tokeny, tylko o to, żeby drugiej poprzeszkadzać. Cóż, no skończyło się na tym, że praktycznie nic nie zabrałem, a przypominam, tym razem grają o pieniądze. Bestie, łącznie macie 29 tysięcy batów. Aneta, to jest immunitet, który chroni cię przy najbliższej eliminacji. Czyli bez zaskoczenia jest to immunitet. Ostatnim razem jak dostała go Edyta, to Aneta powiedziała, że jej by się bardziej przydał. No i cóż, Aneta gra dalej, Edyta gra dalej, a to oznacza, że jeżeli dzisiaj ktoś odpadnie, no to obstawiam Monikę. Jeżeli chodzi o drugi team, to może Waleria. Teraz możesz spać spokojnie. Ja śpię spokojnie, bo bestie mnie pilnują. Myślałam, że jest inna i że jest taka jak u nas w obozie, a okazało się, że jest zwykłą chorągiewką. No cóż, no to jest dalej przytyk do tego, że Aneta została wyrzucona z tego drugiego zespołu i trafiła do Ewelony i chwali dziewczyny i dobrze się z nimi czuje. Zresztą komentarz Marty dużo o tym mówi. Czy Aneta jest chorągiewką? Wydaje mi się, że jak Ewelona ją czymś obrazi, to Aneta poprosi Izu, żeby stworzyli trzecią drużynę. Dzisiejszą konkurencję, to jeden token, wygrywają Różowe Pantery! Tutaj brawa dla dziewczyn. Tak właśnie sądziłam, że chyba tym razem one wygrają, no bo póki co miały zero na koncie. I tak głupio, gdyby cały czas było zero. Czyli łącznie macie 30 tysięcy batów. One mają przewalutować to, ile mają pieniędzy z batów na polskie. 1000 batów to 11 groszy. 29. Dramat. Matematyka do dziś nie jest moją mocną stroną. To jest tak przedstawione, jakby one były naprawdę jakieś głupie, ale pewnie nie jedna osoba z nas, gdyby została zapytana przed kamerami, ile to jest 30 tysięcy batów, to nie odpowiedziałaby tego z głowy. Nie mówię, że to są nie wiadomo jak trudne obliczenia, ale ja też na przykład wolę sobie wszystko rozpisać na kartce, niż liczyć w pamięci. 3300 zł. I to jest prawidłowa odpowiedź, Marta. Czy to jest prawidłowa odpowiedź? Tak. To było potwierdzenie, tak? Tak. Tak, tak. Niby nie takie trudne obliczenie, ale jednak stres, czy to jest dobra odpowiedź, była. 3190. Yes, mówiłam! Wow! Z racji tego, że Różowe Pantery dzisiaj wygrały konkurencję i zgarnęły więcej tokenów, dostają nagrodę specjalną. Oho, nowe. Otrzymacie serwowaną kolację. O, tylko ciekawe, co to będzie za jedzenie. Wiecie, czy to będzie coś, co znamy, czy coś obrzydliwego? Pieniądze nie były jakoś super ważne w porównaniu do kolacji, zwłaszcza jak się mieszka w śmierdzącym kampie. W ogóle to trochę smutne, bo w poprzednich konkurencjach, kiedy walczyli o kasę, to nagrodą było 10 tysięcy, a one wygrały 3300. Mało. No, pocieszeniem jest ta kolacja, ale zobaczymy, co na niej będzie. Jak ja mogłam mnożyć jeszcze te zera? Ja przecinek pod przecinkiem robiłam. Co za łeb w ogóle. Nie można być we wszystkim najlepszym, Klaudia. Jestem! Czemu oni cały czas robią jakąś narrację, że Klaudia z Izu coś tam kręcą? Ja się boję wchodzić na Instagrama, bo będą spoilery, a jestem dwa odcinki do tyłu. Ale no nie wiem, o co wam chodzi? O co ci chodzi, Izu? No łatwiej jest kogoś zrozumieć, wiedząc, jaką ma trochę traumę.
Moja największa była, jak mama i siostra była w szpitalu. Ta była najgorsza, bo wtedy myślałam, że będę kompletnie sama. Muszę nauczyć, jak żyć bez rodziny. Tutaj Josie mówi o problemach zdrowotnych jej rodziny. No i to jest na pewno bardzo trudne, kiedy jest się młodym i twoi najbliżsi są w stanie zagrożenia zdrowia, a ty jesteś dzieckiem i musisz się szybko usamodzielnić. Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało w przypadku Josie, ale przez cały program bije od niej takie ciepło i chociaż jest taka głupiutka, to naprawdę życzę jak najlepiej. Niech ona to wygra. Mnie bardzo chyba zmienił zawód. Zator płuc. Moi rodzice stali nade mną i lekarz im mówił, żeby się ze mną tata pożegnał, bo no nie wiadomo. Wydaje się, że wszystkie twoje problemy nagle okazały się żadnym problemem. Myślę, że śmierć naszych bliskich jest takim wydarzeniem traumatycznym, że często przewartościowujemy sobie pewne rzeczy. Trochę jest w tym prawdy, że jeśli pokazujesz słabość, albo mówisz, że ci niedobrze, albo że jest ci źle, to połowy ludzi to nie obchodzi. A druga połowa się cieszy. No takie sytuacje dużo weryfikują, nie? Kto zostaje z tobą, kto cię wspiera. Tak samo zresztą, kiedy dobrze ci idzie, to nagle pojawiają się ludzie, którzy się tobą nie interesowali. Chociaż no tak naprawdę każda relacja jest inna i można by było o tym gadać godzinami. Teraz wyjaśnić sobie pierwsze zgrzyty, bo ja tutaj wyczułam dzisiaj gęstą atmosferę między Ewą a Klaudią. Oho, będzie tłumaczenie dram w końcu. Z mojej strony czysto. No wydaje mi się, że nie jest czysta. No tobie się dużo rzeczy wydaje. Ja nie będę z kimś takim rozmawiać, przecież ona no, bo ja w ogóle głos. Ciebie nie rozumiem. Ta rozmowa nie ma sensu, nie będę gadała, dla mnie to jest po prostu ja też tak myślę. Serio, nie chcę się kłócić. Wywalasz tutaj teksty, no, to był jakieś pod kamerę. To nie jest top model, moja droga. No ani Warsaw Shore. Jezu, jakie pociski! To nie jest top model, koleżanko. To też nie jest Warsaw Shore, koleżanko. Hit! Ja nawet nie wiem, o co one się kłócą. Jesteś pierwszą osobą, która sprawiła i pierwsze zachowanie jakiekolwiek, przez które uroniłam się łzy. To sobie wyobraź, jak bolesne dla mnie jest to, co się dzieje między nami. Ale to też jest takie gadanie, przez ciebie się popłakałam. Naprawdę inaczej da się to wszystko powiedzieć. Plus nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest kolejna sytuacja, w której Ewa na kogoś naskakuje. Pamiętam, jak gadała Edycie, że jest beznadziejną kapitanką, że się do tego nie nadaje. Wniosłaś mega niefajną atmosferę i mam nadzieję, że Marta jest teraz kapitanem, bo ty się do tego kompletnie nie nadajesz. Nie jesteś sprawna w ogóle fizycznie i najeżdżasz psychicznie. Więc Ewa naprawdę poddymia, a Klaudia jak widać nie chce się kłócić. Ty myślisz, że ja płaczę dlatego, bo przegrywam jakieś zadania? Czy za to, jak jest między nami? Ale to ty, laska, siadasz tu przy stole, Ewelina się produkuje, a ty mówisz, o Jezu, piąty raz mam mówić, że wszystko jest okej. Okay. Weź się zdecyduj. Przed chwilą Klaudia powiedziała, że wszystko jest okej z jej strony, po czym Ewa zaczęła naskakiwać, że wcale nie jest okej. A teraz dalej ma do niej pretensje. Czyli co, Klaudia nie ma prawa płakać przez Ewę? Ale jak Ewa płakała przez Klaudię, to Klaudia powinna czuć się winna. Ja pierdolę. Moim zdaniem ta rozmowa już nie ma sensu, bo ja nie chcę. Moim zdaniem tak, bo ja chcę po prostu, żeby ta karta już była czysta i tyle. Dobrze, czy możemy tak zrobić, że odcinamy to? No nie ma czegoś takiego. Klaudia naprawdę chce spokoju i nie chce się kłócić jakąś głupotę. Ciekawa jestem, czy ona wie, o co chodzi. A Ewa dalej ma problem. Dalej drąży tą skałę. Idźcie do tego oktagonu, wyjaśnijcie to sobie. Przynajmniej dostaniecie dodatkowe pieniądze. Czystej karty nie dam. Jestem w stanie dla dobra drużyny zamknąć temat. Za małe te wasze problemy, te wasze nieporozumienia, żeby zrobić z tego problem i nie rozmawiać ze sobą. Plus jeden Aneta. To nawet nie jest drama pokroju Anety i Marty. Gdyby one się tam chociaż powyzywały od starych głupich rur, a one nic. Nawet nie mam jak skomentować ich konfliktu, bo nie wiem, o co chodzi. Odbieram, że po prostu Klaudia chce mnie bardzo wygryźć. Chce mnie po prostu wygryźć stąd. Co? Jezu, Ewa. Myślę, że Klaudia naprawdę chce mieć po prostu spokój. Po co robić takie dramy, no? Tutaj Klaudia rozmawia z Anetą, że jest zaskoczona, że tak wjechały na nią psychicznie i że ona wszystkim pokazuje, że jest silna. Aneta ją wspiera, pociesza. Także chociaż Aneta nam się pokazała już z tej mniej przyjemnej strony, to jak widać też potrafi być empatyczna. Wygrana kolacja. Ananas, to się szanuje. Mam nadzieję, że będą pić lemoniadę z kumkwatem. Jakbyście nie wiedzieli, jak zrobić, to tutaj macie szybki poradnik. Moi kochani, dzisiaj pokażę wam, jak zrobić zdrową i pyszną lemoniadę. Kolejny krok to już tylko wsypać cukier, a także go dokładnie wymieszać. Uwierzcie mi, pachnie naprawdę przepięknie, bardzo egzotycznie. Następnie
te mini pomarańczyki, czyli kumkwat, i gotowe. Dobra, one tutaj siedzą, jedzą, gadają. Chyba normalne jedzenie dostały. Są zadowolone, więc raczej tak. Ile razy byłyście zakochane? Raz. No, ale miłość to szerokie pojęcie. Miłość to iluzja jest. I ty dobrze o tym wiesz. Według amerykańskich naukowców 80% udanego związku to łóżko. No ja bym nie mogła być z kimś, kto cię nie pociągnie w łóżku. Natalia jak ucichła. Natalia umie grać oczami, doszłaś już. Pokaż, jakbyś doszła oczami w filmie bollywoodzkim. Jezu, co? Edyta chyba troszkę się napiła. W ostatnim odcinku Natalia wspominała o tym, że seks jej się źle kojarzy i że miała takie doświadczenie, że mężczyźni zostawiali ją po nocy, więc może po prostu podczas tej rozmowy odpaliły się jej te wspomnienia. Po pierwsze, doświadczenia mam raczej ubogie, a po drugie, jakoś mnie to peszy. A jakby ci kazali grać orgazm oczami w Bollywood, to jakbyś to zagrała? Nie powinnam tego mówić, ale już nie wiem, bo nie... Nie mówię o tym. Dobra, zrobiło się trochę dziwnie. Myślę, że nie tylko takiej sceny Natalia nie zagrała w filmie. A powiedz mi w ogóle, Monika, bo ja ciebie nie znam kompletnie. Mm. Ty jesteś mega taka właśnie wrażliwa jak ja, ale na przykład jesteś cała wydziarana. Za każdym razem, jak w moim życiu się działo coś ważnego, to robiłam tatuaż. Na przykład tu mam takiego cherubinka z datą urodzin i śmierci mojego taty. Taty? Tak, taty, bo mój tata 5 lat temu się pobił. Jezu, jakie tutaj są mocne rozmowy. Aż mi odebrała mowę, współczuję strasznie Monice, chociaż co to w sumie zmieni, że jej współczuję. Czyli w pewien sposób Monika sobie radziła z traumami, robiąc sobie tatuaże. To jest ciekawe. Ale tutaj no Monika nam się naprawdę pokazuje jako taka wrażliwa osoba, która przeżyła ogromną traumę. Byłam w strasznej depresji, bo ja byłam po prostu wychowana w takiej dyscyplinie, że nieważne, czy zrobiłam coś dobrze, czy źle, to po prostu nie dostawałam nagród i kar, tylko byłam stawiana w pionie. Nie wiem, czy dziewczyny z tego programu oglądają moje odcinki, ale jeżeli Monika to ogląda, to tu lecie mocno. Aż mi się tak źle zrobiło, tak smutno, jak myślę o tym, co ona przeżyła. Pisali do mnie, że to przez ciebie się że ty powinnaś być następna, że zamiast niego to ja powinnam być. To jest po prostu okrutne, żeby tak komuś napisać. Ja w poprzednim odcinku wspominałam trochę o Natalii Janoszek i o tym, jaki ona dostała hejt. Abstrahując od tego wszystkiego, co się wydarzyło, po prostu mówię o samym hejcie. I o tym, że ludzie potrafią sobie życzyć śmierci, grozić i że to przychodzi tak łatwo, żeby napisać takie słowa drugiemu człowiekowi. To mi się w głowie nie mieści. Mój dziadek był premierem. W szkole się na mnie wyżywali. Rzucali we mnie kamieniami. Co ty gadasz? Chłopcy mnie kładli na ziemię, przyciskali i pluli na mnie. Każda wypowiedź Moniki jest coraz straszniejsza i tylko pokazuje, jak silna jest. I myślę, że warto to powiedzieć, że po takim zgnojeniu, po takim okrutnym traktowaniu od dziecka, jesteś naprawdę silna, Monika. Mówię też te słowa z taką myślą, że wielu z nas doświadczyło różnej przemocy i pewne sytuacje mogły nas dotknąć w ten sposób, że myśleliśmy o sobie źle, że widzieliśmy się tak, jak widzieli nas jacyś ludzie, którzy nas nienawidzili. I osobom w takiej sytuacji naprawdę chciałabym powiedzieć, że kurwa, jesteście tacy silni. I myślę, że to, kim jesteście dzisiaj, to jest naprawdę wasz powód do dumy. Ja chodzę już 11 lat na terapię. I gdyby nie terapia, to ja nie wiem, co to by było, naprawdę. Ja też polecam terapię, chodzę sama od 2 lat i myślę, że warto. Mi terapia ogromnie pomogła i dzięki temu czuję, że mam zdrowszą relację przede wszystkim z samą sobą. Mamy tutaj rozmowę Ewelony z dziewczynami i Ewelona proponuje, żeby przenieść Klaudię do drugiego zespołu. Nie spodziewałam się, że ona tak szybko wyjdzie z taką propozycją, myślałam, że raczej poczeka do jakiegoś przetasowania. Tymczasem przechodzimy do porannych rozmów przy śniadanku. Mówiłam właśnie Anecie, że jak brała prysznic, to rozmawiałyśmy o jej związku z Dordem. Ostatnio mu powiedziałam, że nie jest wegański, więc muszę wypluwać. Co? Ja nie musiałam tego wiedzieć. Czemu o tym rozmawiamy? Dobra, może po prostu przejdźmy do wyzwania, w którym będą walczyły o to, gdzie śpią. O kurwa, co tu się dzieje? Ja nie dam rady w tym gównie stać. Przed wami 2 pola ryżowe. Waszym zadaniem jest jak najszybsze zebranie ryżu ze swojego pola. Każda z was może wejść na pole tylko raz. W polach znowu jest ukryte coś bardzo cennego. W ogóle czemu on nie nazywa tego po prostu immunitetem? Gdybyśmy walczyli o coś innego, no to przynajmniej byłby element zaskoczenia, ale póki co mamy tylko immunitet. Ustawiamy najsilniejsze dziewczyny na sam koniec, bo mamy najwięcej siły, jesteśmy najszybsze. Ej, wiecie co, ja bym nie robiła ich strategii, mamy swoją kurwa. Mhm. Po prostu robimy jak najszybciej, jak czujemy, że padamy, to mówimy, jestem zmęczona, zanosisz, wracasz, idzie następna. Naszą strategią jest
jest brak strategii. No to też jest jakaś strategia, okej? Taka spontaniczność, może zaskoczą rywalki. Ja chyba bym była za strategią, żeby zostawić te silniejsze na koniec, albo po prostu tak przetasować jedna silniejsza, potem trochę słabsza, potem silniejsza, żeby te siły były w miarę wyrównane. Ewa, pomyśl, że masz wrócić na ten obrzydliwy stan. Ha! Motywujące. Ta złość została wyładowana na ryżu. Mam coś bezcennego. Ja pierdolę, nienawidzę tego programu. Valeria, rozumiem cię. Ale myślę, że najlepiej rozumie cię Edyta. Ale widzisz, to jest jakiś plus, że oddała się immunitet. Dzięki temu ty możesz odpaść. Idź, Edyta. A ty idź. Mogę idź, już, Edyta, idź. Trzymaj. Edytę ustawiłyśmy tak, że po prostu spojrzała, może przestała się bać. To jest coś czerwonego. Kurwa, tak. Boję się. Znalazłaś to, wiesz. Co, ona znalazła drugi immunitet? Boże, Edyta, jeszcze dłużej będziesz musiała siedzieć w tym programie, najgorzej. Znalazłam tego kokosa i bałam się go wziąć i nie wiedziałam, co mu zrobić, bo znowu wystraszyłam się, że to jest immunitet. Jesteśmy na etapie, że Edyta udaje, że nie widzi immunitetu. Nie mogę. Zostaw go, zostaw. Niech sobie go weźmie Izu. Nie chcę, żeby ktokolwiek myślał, że ja tutaj jestem, nie wiem, jakaś faworyzowana i tak słyszę takie plotki. Go włożyłam do koszyka i wysypałam go z ryżem. Ona naprawdę udaje, że nie widziała tego immunitetu. Hit. Wydaje mi się, że bardzo chciałaby wrócić do syna. Zdecydowanie. Jakby mogła, to by oddała ten immunitet, który już ma. Uważaj na ręce, Klaudia, i nogi, proszę cię. Super, Klaudia! Właśnie, bo podobno to jest bardzo ostre, także mam nadzieję, że one jednak w miarę ostrożnie się tym posługują. Mama na obrotach to by już pewnie drugiej nogi nie miała. Fajne było to, że Ewa sama podeszła do Klaudii mimo tego jakby konfliktu ich i zaczęła ją dopingować. Zajebiście ci idzie. Dobrze! Dopingowałam ją jako część rodziny mojej tutaj. A to miłe w takim razie, że Ewa mimo tego, że ma problem do Klaudii, to wspierała ją podczas tego zadania. Dziewczyny dalej ze sobą rywalizują, a ja myślę, że możemy po prostu przejść do werdyktu. Koniec! Bestie, brawo! Wygrałyście luksusowy kamp. No i ponownie wygrały bestie. Jak zresztą widać na załączonym obrazku, jednak bestiom poszło lepiej. Ewa, a ty wygrałaś coś jeszcze. Czeka na was jeszcze niespodzianka. Okej, czyli tym razem to nie jest immunitet? Miłe zaskoczenie. Może znowu jakiś telefon do bliskich? Definitywnie różowa drużyna przegrała przez Martę, ponieważ Marta nie jest dobrą liderką, absolutnie. W ogóle się na to nie nadaje. Boże, Aneta, daj już spokój tej Marcie. Nie jest z tobą w drużynie. Nie musisz cały czas po niej cisnąć. Tak, tutaj medyka, tutaj na pewno medyka, no. Ojejku. Tak, bo zaraz z taką ręką dawała tak radę. Okej, czyli mamy kontuzję, tym razem jest to Monika. Znowu nie wydaje mi się, żeby to była na tyle duża kontuzja, żeby Monika miała wracać do domu. Ale już raz tak myślałam i się pomyliłam. Mega dobrze, to zrobiłyśmy, brawo. Tutaj się kończy odcinek, także nie wiemy, co to za niespodzianka dla Ewy. Nie będę wam spoilerować następnego odcinka, jedynie powiem, że będzie jakaś drama pomiędzy Natalią Janoszek a Martą Linkiewicz. Niemniej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału. Zapraszam na moje wszystkie social media. Ściskam ciepło, bez odbioru.